Skończył się okres urlopów i wakacji. 1 września Karolina Kamińska, witam Państwa i zapraszam na Telefakty. Dziś obchodzimy 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2016-2017. Wiedzy możemy uczyć się od innych, ale mądrość musimy zdobywać sami. Niepubliczne liceum imienia Stanisława Konarskiego już otwarte. To jest 13. rok naszej działalności. Tak ładnie etapami doszliśmy do tego momentu. Przed południem w Ostrowcu Świętokrzyskim mszą świętą w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła rozpoczęto uroczyste obchody upamiętniające 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 77 lat temu Niemcy najechali na Polskę. Od tego czasu co roku 1 września obchodzimy rocznicę tragicznych wydarzeń. W całym kraju władze państwowe i lokalne oddają hołd poległym w latach 1939-1945. Ostrowieccy samorządowcy również oddali cześć ofiarom, uczestnicząc we mszy świętej w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Następnie przemaszerowano na cmentarz parafialny przy ulicy Dękowskiej, gdzie pod pomnikiem upamiętniającym poległych mieszkańców złożono wieńce. Prezydent Jarosław Górczyński wraz z uczniami i nauczycielami nowy rok szkolny 2016-2017 zainaugurował w publicznej szkole podstawowej nr 3. 1 września zainaugurowano nowy rok szkolny 2016-2017. Miejskie uroczystości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się z udziałem prezydenta Jarosława Górczyńskiego w publicznej szkole podstawowej nr 3. Wszystko wskazuje na to, że ten rok szkolny będzie nie tylko pełen obowiązków, ale i wyzwań. Chciałbym podziękować kadrze pedagogicznej za cierpliwość, wyrozumiałość, bo niestety, ale w systemie oświaty mamy wiele niewiadomych. Nadchodzący rok też jest taką niewiadomą ze względu na likwidację gimnazjów. To spowoduje też duże ruchy w przyszłym roku i myślę, że to będzie też wyzwanie dla ostrowieckiej oświaty. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski stawia na edukację i profesjonalizm w kształceniu. Za dobrą pracę nauczyciele będą mogli liczyć na wyróżnienia i nagrody. Na najbliższej sesji Rady Miasta, którą zaplanowano na 14 września, prezydent zwróci się do radnych o podjęcie stosownej uchwały w sprawie możliwości nagradzania nauczycieli dodatkową kwotą do pensji w wysokości do 1000 zł brutto. Chcę podkreślić, że zmieniliśmy podejście z panią wiceprezydent i chcemy też nagradzać bardzo mocno, doceniać pracę pedagogów, nauczycieli, ale za konkretne wyniki, za konkretne rzeczy, stąd ci nauczyciele, ci wychowawcy, którzy będą mieli określonych olimpijczyków, sukcesy dzieci na odpowiednim szczeblu, będą ekstra nagradzani. Obok nagród finansowych dla nauczycieli, gmina utrzyma stypendia naukowe, które od ubiegłego roku wzrosły o 100% oraz finansowanie certyfikatów językowych. Olbrzymią wagę przywiązuję do tego, jaki jest start dla naszych najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Stąd uważam, że te decyzje związane z podwyższeniem stypendiów o 100%, to jest maksymalne podwyższenie, jest jak najbardziej słuszne. Ja wiem, że te dzieci będą się bardzo mocno cieszyć z tych
w sumie małych pieniędzy, ale dla nich dużych pieniędzy, bo to jest też dla nich taki impuls. Stąd też te nagrody dla nauczycieli, ale podtrzymujemy certyfikaty. Chcemy ulżyć rodzicom, dziadkom, bo taki certyfikat językowy na poziomie państwowym British School czy Instytutu Goethego czy Francuskiego Instytutu kosztuje ponad 350 zł, więc jest to wydatek w budżetach domowych, a w tym momencie miasto jest takim sponsorem tego typu egzaminów certyfikowanych. Myślę, że będziemy też podsumowywać ten rok, który upłynął z tymi certyfikatami, bo jestem zbudowany, bardzo dobra zdawalność. W Ostrowcu Świętokrzyskim naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 1 września tylko 180 uczniów. Taki jest efekt niżu demograficznego. Niektóre klasy są zaledwie kilkuosobowe. Jest to mało, jest to bardzo mało. Był problem z pierwszymi klasami i ja też to podkreślam w rozmowach z nauczycielami. Mamy szkoły, w których w pierwszej klasie jest 7 uczniów, w jednej 8. To są minimalne klasy. Były sugestie, aby takich klas nie otwierać, ale podjąłem decyzję, aby w każdej szkole klasa pierwsza była, bo to zapewnia też ciągłość pracy dla nauczycieli. Stąd takie decyzje, stąd w każdej szkole klasa pierwsza jest. W każdej ostrowieckiej szkole jest pierwsza klasa i to można uznać za sukces. Obyśmy mogli w tym roku szkolnym informować tylko o sukcesach i pamiętajmy. Wiedzę możemy uczyć się od innych, ale mądrość musimy zdobywać sami. Zatem mądrości i sukcesów w tym nowym roku szkolnym życzymy wszystkim. Z inauguracji roku szkolnego z udziałem władz miejskich z kamerą przenosimy się do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie nowy rok szkolny uroczyście zainaugurował starosta powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016-2017 z udziałem władz powiatu ostrowieckiego odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda zaznacza, iż pomimo niżu demograficznego, rekrutacja w tym roku w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych przebiegła pomyślnie. W tym roku do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych trafia ponad 1100 nowych uczniów. To jest naprawdę dobra informacja dla całego powiatu, dobra informacja dla szkół, dla dyrektorów. Dla powiatu ostrowieckiego sukcesem jest duże zainteresowanie wśród młodzieży szkołami zawodowymi. Po imprezie, którą zrobiliśmy w celu rozreklamowania naszych szkół powiatowych, przede wszystkim szkół zawodowych. Przypomnę, była to impreza School Fashion. Okazało się, że nabór do szkół zawodowych jest większy niż w roku ubiegłym. Rozpoczęcie roku szkolnego to idealny moment do przyjrzenia się kondycji szkół. Placówki podległe pod powiat ostrowiecki, jak zapewnia starosta Zbigniew Duda, mają się dobrze. Dzięki naszym inicjatywom, dzięki temu, że stawiamy na szkolnictwo zawodowe, dzięki współpracy z Celsą, z cechem, mamy naprawdę dobrą kondycję szkół i nie należy się obawiać, że coś złego z tymi szkołami się będzie działo. Oprócz działań starostwa powiatowego, każda ze szkół wprowadza innowacje mające na celu przede wszystkim podnosić poziom nauczania, czego przykładem może być Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Priorytety to rozwój placówki, intensyfikacja jej rozwoju i zaczęliśmy już w wakacje, pracowaliśmy nad tym, pozyskaliśmy do współpracy Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny z Radomia, który w dniu dzisiejszym objął nas honorowym patronatem naukowym. Obecny na inauguracji roku szkolnego w CKZiU prodziekan do spraw dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu przybliżył informacje dotyczące objęcia przez uczelnię honorowym patronatem ostrowieckiej szkoły. Ja postaram się jako prodziekan przysyłać wykładowców po prostu na zaproszenie dyrektora szkoły, żeby najciekawsze jakieś wykłady ze swojej dziedziny przekazywali uczniom, żeby oni już wiedzieli, co się dzieje na uczelni, tak żeby im łatwiej było wybierać studia i zachęcać do studiowania. Następnie postaramy się, żeby uczniowie z klas poszczególnych przyjeżdżali do nas na konkretne zajęcia dydaktyczne. Takie oczywiście to nie będzie cały semestr, tylko pojedyncze wiodących tych przedmiotów. Nie tylko pod kątem merytorycznym powiat ostrowiecki stawia na rozwój szkół. W przyszłości mają zostać podjęte działania ku poprawie infrastruktury placówek oświatowych. Jednak władze powiatu ostrowieckiego na ten cel starają się pozyskać środki z zewnątrz. Każde inwestycje zależą od tego, ile środków pozyskamy, bo w odróżnieniu od innych
innych samorządów, powiat nie robi inwestycji tylko i wyłącznie za własne pieniądze, bo uważamy, że pieniądze podatników trzeba bardzo szanować i do tych pieniędzy trzeba zawsze znaleźć i pozyskać gdzieś jakiś wkład procentowy, czy z województwa, czy z ministerstwa. Podczas inauguracji nowego roku szkolnego nie mogło zabraknąć życzeń zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Entuzjazmu, zapału, wytrwałości i fajnych pomysłów na nowy rok szkolny. Nauczycielom wytrwałości w tym, co robią. Dużo cierpliwości, dużo wyrozumiałości dla uczniów, bo to tak naprawdę od nauczycieli zależy, w którym kierunku uczniowie pójdą. Tak jak pokazują to badania, w szkole spędzamy naprawdę duży okres naszej młodości i szkoła również wychowuje to właśnie zadanie nauczycieli, przekazanie wiedzy, ale również przekazanie wartości etycznych, przekazanie wartości moralnych, a uczniom jak najwięcej uporu, wytrwałości, zrozumienia, że ta wiedza, którą zdobędą w szkole, będzie procentowała im przez całe życie, no i pogody ducha, następne wakacje już za 10 miesięcy. Ostrowiec Świętokrzyski wzbogacił się o nowe liceum. Swój pierwszy w historii rok szkolny dziś rozpoczęli licealiści pierwszej klasy liceum imienia Stanisława Konarskiego, które po wielu latach starań 1 września 2016 roku oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. 1 września 2016 roku to dla Kingi Wnuk, dyrektor niepublicznego przedszkola szkoły podstawowej gimnazjum, a teraz też liceum, historyczna chwila. Jej starania pod hasłem od przedszkola do liceum zostały zrealizowane. To jest 13 rok naszej działalności, tak ładnie etapami doszliśmy do tego momentu. Wiadomo, że te szkoły rosły razem z uczniami, więc trzeba było również na nich poczekać. I po kolei w 2003 roku powstało przedszkole, w 2007 szkoła podstawowa, w 2013 gimnazjum i dzisiaj w 2016 otwieramy liceum, przy czym, tak jak wspomniałam, na uroczystości jest też taka wyjątkowa chwila, bo jak się okazało, jesteśmy pierwszym i jedynym tym samym w naszym województwie kompleksem edukacyjnym, który kształci w ramach jednego organu prowadzącego od przedszkola do liceum. I nie tylko pod tym względem, wyróżniającym się na tle województwa świętokrzyskiego. To jest szczególny przypadek, gdzie mamy tak wiele sukcesów, tak wiele zmierzonych sukcesów w stosunku do ilości uczniów. Wyróżnia się nie tylko na tle placówek publicznych, ale także na tle placówek innych prywatnych, niepublicznych. No i osoba pani dyrektor dla mnie jest osobą szczególną. Jej kompetencje, jej energia, jej pomysły, nietuzinkowa organizacja dzisiejszego spotkania, na którą zwróciła uwagę pani Basia Zamożniewicz, to także jej zasługa, cecha szczególna i na pewno ta szkoła zawsze, albo ten zespół, będzie inny od pozostałych placówek. Barbara Zamożniewicz, rzecznik młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, zwróciła uwagę na pierwszoplanową rolę uczniów podczas inauguracji roku szkolnego. Bardzo pozytywnie uderzyła mnie ta sytuacja. Po pierwsze otwarcie w plenerze, a nie w murach szkolnych, co świadczy na pewno o otwartości tej szkoły. A druga rzecz, no to, że młodzież była w pierwszym rzędzie i rozmawialiśmy z panem marszałkiem Maćkowiakiem na ten temat, że jestem pierwszy raz na wydarzeniu o takim charakterze, gdzie młodzież zajmuje pierwsze miejsca i to też świadczy o tej szkole, że ta młodzież jest najważniejsza. Taki też cel od początku przyświeca niepublicznym placówkom Konarskiego. Priorytety są niezmienne od lat. Wysoki poziom edukacji, dobre wychowanie, bo to bardzo ważne, i ciągłość i spójność kształcenia, jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów do startu w dorosłość i nie tylko do egzaminów i do studiów, ale również do życia. Naukę w niepublicznym liceum imienia Stanisława Konarskiego w roku szkolnym 2016-2017 rozpocznie 12 uczniów. W pierwszym semestrze młodzież kształcić będzie się ogólnie, zaś od drugiego semestru wprowadzone zostaną rozszerzenia przedmiotów. Uczniowie są zainteresowani profilem biologiczno-chemicznym, matematyczno-fizycznym, tak naprawdę również z możliwością rozszerzenia geografii i profilem humanistycznym, także tutaj będziemy stawiać na indywidualizację nauczania, na małe grupki. I tak to z założenia też miało wyglądać, bo bardzo zależy nam na tym, żeby kształcić na wysokim poziomie, kształcić bez korepetycji, bo jestem przekonana, że można i że da się w tak zorganizowanej placówce.
Ponadto nauczanie w liceum prowadzone będzie dwujęzycznie, a w zależności od profilu, jaki wybiorą uczniowie, obejmować ich będzie język obcy specjalistyczny, prawniczy, medyczny czy techniczny. Wysoki poziom nauczania w liceum nie byłby możliwy bez profesjonalnej kadry nauczycieli. Kadra nieprzypadkowa, bardzo skrupulatnie dobrana, grupa fantastycznych, doświadczonych pedagogów, bardzo merytorycznych, bardzo oddanych sprawie. Ja bardzo lubię otaczać się pasjonatami, bo wtedy ta praca rzeczywiście ma fantastyczne efekty. Uczniowie publicznego liceum dziś rozpoczęli kolejny etap na swojej ścieżce edukacji. Dyrekcja szkoły, chcąc zapewnić im jak najlepsze warunki do dalszego rozwoju, podjęła działania mające na celu rozbudowę budynku szkoły. Docelowa placówka powiększy się o 750 metrów. Powstają tam pomieszczenia takie jak kafeteria, biblioteka z czytelnią, pracownia informatyczna duża z zapleczem do robotyki, sala teatralna, piękna pracownia chemiczna, także dużo takich różnych fajnych miejsc, które będą dawać też możliwość podejmowania wielu nowych inicjatyw. Zakończenie prac remontowych przewidziane jest na grudzień tego roku, ale to nie koniec zmiany. W planach jest także budowa sali gimnastycznej. Swoje oblicze zmieni też ogród szkoły. Wszystko z myślą o uczniach. Ci najlepsi już podczas inauguracji roku szkolnego zostali docenieni, otrzymując stypendia. Jest mi bardzo miło, że mamy w naszej grupie finalistów i laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych i tacy uczniowie zawsze u nas mają przyznawane stypendia. Tak też było dzisiaj na wcześniejszej uroczystości w gimnazjum. Myślę, że taką pracę, bo to jest bardzo ciężka praca, warto honorować, dlatego te stypendia zostały przyznane. A wszyscy licealiści rozpoczynający naukę otrzymali listy gratulacyjne, plecaki, a od najmłodszych uczniów niepublicznej szkoły podstawowej własnoręcznie zrobione sowy, symbolizujące mądrość. W dzisiejszych Telefaktach to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.